Dziś sprawdzimy najważniejsze mity nowego, 6. sezonu OG. Dokładnie tak, jak wiecie, Kevin wrócił na mapę, a z nim kilka całkiem ciekawych mitów. Jednym z nich jest to, że możecie wpisać kod Manojek w sklepie Fortnite i bardzo polecam to zrobić. A i za lajka i supa z dzwonem pod tym filmem nie obraziłbym się naprawdę. Lećmy zobaczyć, jakie nowości przygotował dla nas Epic Games. Podobno na zalew zdobyczy wrócił Kevin. I zobaczcie na to, jest tam wielki Kevinior, który zajmuje pół mapy i lata w powietrzu jak w starym, dobrym 6. sezonie. No cudowne to jest. No a Kevin jest, więc mit potwierdzony. Sprawdźmy, czy Kevin odbija pociski. Kiedyś odbijał dosłownie wszystko, więc sprawdźmy od Akasza, swoją drogą całkiem nowej broni. No i nie, nie odbija i też się nie wkurza. Kiedyś też potrafił się wkurzyć, więc no, ciekawe bardzo. No mi to balony nie odbija, ale kiedyś odbijanie na przykład RPG-ów było jedną z najfajniejszych zabaw. Nie pamiętam, czy dokładnie ten Kevin na wyspie, znaczy pod wyspą odbijał, no ale na przykład pamiętam, że doskonale jezioro zalew zdobyczy odbijał. Sprawdźmy, czy tym razem będzie on odbijał. Powinien, proszę. No nie, normalnie się wybuchło. No mi to balony jak nic. Moi drodzy, podobno wróciły riftowe eventy i jak wisi przede mną, właśnie jeden się wydarzył. A żeby tego było mało, w tych riftowych eventach są kotwiczki, przyczepne rękawice, którymi na przykład mogę sobie wisieć i latać. Mit niesamowity i potwierdzony. Ej, zobaczcie, ja otworzyłem dopiero co zrzut i tutaj też jest przyczepna rękawica. To jest mega ciekawe. Myślałem, że tylko z tamtych rzeczy można ją dropić, ale nie. Z zrzutów również. No to mit potwierdzony. Są też i w zrzutach. No ale trzeba sprawdzić jeszcze, czy można się przykotwiczkować do nowego Kevina i możemy jak najbardziej. A co się wydarzy? Po prostu nas puściło. Czy ja mogę do niego się jakby przyssać? No nie. I nas też nie odbije. To ciekawe. Ale mit potwierdzony, bo można się przykotwiczkować. A żeby tego było mało, do gry wróciły granaty uderzeniowe. Te klasyczne, które teraz chronią już przed Fall Damage'em. W sumie sprawdźmy to bardzo szybko. Dobra, jestem dość wysoko. Odpalmy się, spadnijmy i zobaczmy, czy dostanę Fall Damage. No nie, czyli działa tak jak działało. A mit potwierdzony, są nowe odbijacze. Podobno gdzieś tutaj możemy znaleźć maszynę czasu. Dokładnie tak. I to ona chyba przywróciła pana Kostkę. Ta maszyna była na przyjemnym parku i zaraz sprawdzimy, czy nadal tam jest. Ale teraz też jest w zalewie zdobyczy i przyniosła ona właśnie tego Kevina, tą kostkę. Sprawdźmy ten przyjemny park. No i wróciłem tutaj w strefie, ryzykując własne życie, żeby sprawdzić, czy nadal na przyjemnym parku jest maszyna czasu. Chyba tutaj ona stała, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie, nie ma już maszyny czasu, ale mit potwierdzony, jest time machine na zalewie. A ja mam dla was też super info o wielkim turnieju. Turniej ten to Royal Festival Duo Cup. Aby się zapisać, wystarczy wejść na stronę royalfestival.com. Następnie klikniecie w przycisk zapisz się i tutaj na stronie wls.gg rejestrujecie się do turnieju Duo Cup. Wbijcie też na Discord turnieju, żeby mieć wszystkie info w jednym miejscu. Zapisy ciągle trwają, więc zbierajcie duo i powodzenia. A za to już 11 listopada odbędzie się wielka bitwa streamerów 2.0. Ja oczywiście również zostałem zaproszony i zagram z bardzo fajnym trio, a pula nagród w tym turnieju to aż 20 tysięcy dolarów. Już w sobotę 11 listopada o godzinie 18 widzimy się na streamku tutaj, na moim kanale YouTube. Wszystkie te eventy dzieją się w ramach Royal Festival, czyli inicjatywy mające na celu tworzyć turniej i wyzwania dla społeczności Fortnite. I tak się wydarzyło, że ja jestem jednym z ambasadorów tej właśnie imprezy. Podajcie koniecznie na stronę Royal Festival, link oczywiście w opisie, a my lecimy dalej. Podobno dodano fortece kieszonkowe legendarne i zobaczcie, znalazł Kepciu 4 takie. Rzucę, jakie to wielkie. O panie. Nie no, muszę tam wejść. Wskakuję, no i takie coś to ja rozumiem. Nie no, to teraz na turnieju streamerów to ja tu będę. O, tu będę kampił. I nigdy stąd nie wyjdę. Cudowne to jest. A mit jak najbardziej potwierdzony, dodano nowe forty. A sprawdźmy, czy RPG odbije się od bouncepadów. Jak wie się na tym tutaj forcie legendarnym bouncepady są, mimo że nie ma ich w gierce. Powinno się odbić i sprawdź. Ty, nie odbija się. Ej, to mega ciekawe. No ten RPG dzisiaj od niczego się nie odbił. Ale mit obalony, nie odbija się od bouncepadów. Podobno wróciły driftboardy. Kepciu, siadaj na jednego. Tyle ich szukaliśmy, ja to całą mapę prawie przeszukałem. Można latać? O, tak bym średnio powiedział. Kecie, jak to działało? Tu się odbija i teraz o. Ty, można latać, ale doładujesz się? Normalnie latam! Dobra, driftboardy są najlepsze na świecie. Patrzcie, musi się odbić, używacie sprintu. Teraz leci się tak do góry, czekacie aż się odrodzi. Sprint, sprintujecie dalej. Nie no, pół mapy mogę tak przelecieć. No cudowne, jak ze starych dobrych czasów. A mit potwierdzony, są driftboardy. Sprawdźmy, czy można mieć dwa przysysaki w dłoni. To jest kotwiczka, a to jest przyczepna rękawica. Biorę. Ty, mam! I co, mogę je na zmianę używać? Teraz to, teraz to. Ty! Czekajcie, bo wydaje się, że mogę to na zmianę używać.
Tylko musi się nadawać, dobra, jest użyte. Teraz to. Mam, teraz to. Nie, nie mogę, jest lag, po tym jak użyjecie kotwiczki to nie możecie już, znaczy po tym jak użyjecie Grappler Globa to już nie możecie kotwiczki. Ale potwierdzony mit, można mieć je dwie. Nie wiem czy wiecie, ale na początku tego sezonu można było wchodzić pod ten tutaj wodospad i to była idealna kryjówka. Podobno nie można już tego robić i no tak jak widzicie, zostało to zablokowane. Tam można było sobie stanąć i nie było was totalnie widać. W tym momencie, no nie da się tam nawet wejść. Ej, patrzcie, tu woda płynie spod skały. Tak czy inaczej, mit potwierdzony, nie da się wejść. Sprawdźmy czy używając rękawicy przyczepia, którą można sobie wisieć. Kiedyś przynajmniej było. Można! Kepciu, rzucaj we mnie bogi bombą, czy puszczę się? Tak wiem! O, co jest? Co jest? A, puściłem się, ale użyłem tego, znaczy zrobiło się ten taki power, bo jak puścisz tą rękawicą się, to tak jakby cię podbija trochę, więc tak. Ale, no, jednak tańczyłem, więc mit potwierdzony, można przerwać przysysanie. Moi drodzy, podobno w grze jest to, co właśnie widzicie, czyli działko. Rozstawiamy działko i zobaczmy, czy nadal się przegrzewa. Kiedyś było znane z tego, że po chwili się przegrzewało i ja już widzę, że nagrzewają tam się te armaty, ale może się nie przegrzało się również. Ale to jest mega mocne, mega potężne, a zobaczmy jak takie działko pojawi sobie z fortem poradzi. Czy na przykład będę w stanie całość skolapsować przed nagrzaniem? No nie, absolutnie. Nawet połowy nie skolapsowałem. Ale takiego kepcia to myślę, że jak najbardziej mi się uda. Amator. No ale mit potwierdzony, jest nowe, stare działko. Podobno na Dusty Depot, tak to się chyba nazywało, czyli o wypasionej wyrwy, zaczęto już budowanie rakiety, która ma być w evencie w ostatnim sezonie. I zobaczmy. No tak, to jest silos na rakietę. Tutaj będzie silnik rakiety i ona będzie tamtędy wylatywała i będzie niszczyła Fortnite, Dusty Dinner. A tutaj jak widzicie jest ta cała maszyna, która będzie to wszystko konstruowała. I jeszcze wczoraj ta miejscówka była piękna, nienaruszona. Dzisiaj no już jest lekko rozwalona, zaczęły się tu budowy. No mit jak najbardziej potwierdzony. Jak widzicie jesteśmy w tym pięknym sklepie. No i sprawdźmy czy można wpisać kod Manojek. Potwierdzam, jak najbardziej. Więc polecam każdemu OG to zrobić. A mit jak najbardziej potwierdzony. No właśnie, podobno dodano kłady. I zobaczcie na to, kład sobie stoi i jest piękny i ma paliwo, ale zgaduję, że paliwo też jest nieskończone, więc sprawdźmy to szybko. Ej, zobaczcie, nitro jednak zużywa paliwo tego pojazdu. Jak jeździcie bez nitra, to nie tracicie paliwa, ale z nitrem, no jak najbardziej. I nie ma tutaj stacji, więc nigdzie nie dotankujecie. Tak czy inaczej, kłady wróciły, więc mit potwierdzony. Ale sprawdźmy najważniejszy kładowy mit. Czy można nimi latać, to po to one wróciły. Ej! On nie idzie do góry. Nie chciałbym zapeszać, ale wydaje mi się, że nie można, bo ja nie mogłem dać do góry tego kłada. Dopiero jak się skończyło nitro, to dałem radę tą S-ką podnieść ten kład. Wjedźmy teraz bez nitro. O, i mogę dać do góry, po chwili co prawda. Ale jak wjadę z nitrem, to nie. To nie mam takiej opcji, dopiero tutaj jak się kończy nitro. Czyli oficjalnie można latać kładami. Sprawdzam jeszcze raz i potwierdzam, że dopiero jak nitro się kończy, ten dziób się podnosi, więc mit obalony, nie można latać. Podobno nadal można uratować się launchpadem i ja stawiam i próbuję i lecę. I robiłem to, powiem wam szczerze, przed tą próbą testowałem to z 5 razy, a bardzo ciężko dostać launchpada. I nigdy mi się nie udało, ale tym razem mi się udało, więc wam również się uda. Mit jak najbardziej potwierdzony. Pisaliście mi, że w tym sezonie nie da się chować do stogów siana. I mam dwa stogi siana. No i podchodzę na cwaniaka do pierwszego. Chowam się. Jak najbardziej można, więc no tutaj kłamczuszki jesteście trochę. A mit obalony, można się chować do stogów siana. Podobno usunęli Famasa. I faktycznie przeszukałem dzisiaj mnóstwo skrzynek, nawet w tej gierce. I to, czyli ciężki karabin szturmowy, tak zwany akacz, to pojawiło się w miejsce starego Famasa, którym mogliśmy się naciszyć tydzień. No ale mit potwierdzony, nie ma już Famasów. Podobno na trybie bez budowania rifty nie są tylko wokół mapy, ale też są w różnych losowych miejscach na mapie, żeby przyspieszyć movement. I jak widzicie tutaj, koło wyrwy jest jeden taki, to jest prawdopodobnie nieskończony rift. Skoczmy i sprawdźmy. Kilka razy tu powskakuje i zobaczymy czy się skończy, czy się nie skończy. A, skończył się. Ale z tego co wiem, tych riftów na mapie jest dużo więcej, więc to jest mega ciekawe i mega fajne. A mit jak najbardziej potwierdzony. Wiecie co, wpadłem na pomysł, czy jeżeli podskoczymy i będziemy jakby lecieć i w taki oto sposób, czy jak teraz zejdę stąd, to czy będę miał foldimate, czy nie? Oj, będę. Miałem nadzieję, że nie będę je, tak szczerze powiedziawszy. Tak czy inaczej, mit potwierdzony, jest foldimate, jak zaskoczycie. Sprawdźmy, czy można robić Rocket Ride'a deską. Wow! Ty mega wysoko poleciałem.
Co prawda Kerciowi nie za bardzo wyszło na ziemi, ale to jest mega fajnie wyglądająca rzecz! No mit jak najbardziej potwierdzony. W sezonie 6 oryginalnego pierwszego rozdziału mieliśmy takie runiczne miejsca, gdzie były kostki do zdobycia. No i sprawdźmy, czy mamy je teraz na mapie. Nie wygląda jakby coś tutaj miało być. Tak wyglądała wtedy mapa oryginalnego 6 rozdziału i było je widać z daleka. Sprawdźmy teraz mapę w grze i klikam. No i nie. Wygląda na to, że poza Kevinem te miejsca runiczne nie zostały dodane, więc mit myślę, że obalony. Podobno w małym update'cie jeszcze w poprzednim sezonie dodano zwiększenie potek. Jak wiecie, to była duży problem, że tych potek było bardzo mało. Tutaj w jednym domku znalazłem 3 małe, jedną dużą i Chuck-Jugga. Ale posprawdzam jeszcze kilka domków i zobaczymy, czy tak faktycznie jest. Jest kolejna, to jest drugi domek po tamtym. Więc no, szybko to idzie. Kolejny domek i kolejne potki. To już są 3 duże potki tak naprawdę na przestrzeni 1, 2, 3, 4 domków. Więc no tutaj nie ma co gadać. Potwierdzony mit, jest więcej potek. Na poprzednich mitach mówiłem wam, że nie da się przystać do RPGa. Już. Kiedyś można było, znaczy na samym początku tego rozdziału można było się przystać przysysakiem normalnie, bez problemu, w taki oto sposób. No teraz już się nie da. Ale jak wiecie, do gry weszły przyczepne rękawice i podobno z rękawicą już się da. I jak widzicie, dokładnie tak to działa. Ja sobie lecę i chilluję. To jest nawet spoko movement, bym powiedział. Zobaczcie, jak długo przyleciałem. No ale mit potwierdzony, da się latać na RPG-u. Na koniec pamiętajcie, żeby wbić na stronę royalfestival.com i zapisać się do turnieju Duo Cup, a także wbić na mojego live'a już w sobotę o godzinie 18. Na teraz to wszystko, trzymajcie się, pa pa!